Minął rok poselskiej pracy Jacka Niedźwieckiego. Przez ten czas wielokrotnie pojawiał się w ratuszu, wysłuchując bolączek i problemów samorządowców, ale też wracał z informacjami o efektach swoich działań. Jednym z pierwszych problemów, jaki zgłoszony został do posła, była sprawa suwalskiego oddziału PKS Nowa. Pamiętna interwencja w PKS Nowa Suwałki, no już tego prezesa nie ma, jest nowy prezes. Z tego, co wiem, PKS Nowa Suwałki otrzymał dwa nowe autokary, jeden nowy duży autokar MAN i nowa wiadomość, choć duża z problemami. PKS Nowa Suwałki, oddział w Suwałkach, starał się o ten kurs do Warszawy, który jest taki ważny dla mieszkańców Suwałk. Kursów do Warszawy nie było od 2-3 lat. Ostatnio był problem z dworcem zachodnim Warszawa, który nie chciał dać, nie dawał zezwolenia na zatrzymywanie się naszego autobusu w Warszawie. Również pozwoliłem sobie zainterweniować w tej sprawie. Zadzwoniłem do pani dyrektor dworca, obsługujący dworca w Warszawie. No i w poniedziałek, przepraszam, wczoraj zgodę taką nasz oddział otrzymał i już można powiedzieć oficjalnie, bo jest ta decyzja, od 1 grudnia w godzinach porannych będzie jeździł nasz PKS Nowa oddział Suwałki kursem do Warszawy. Także i oczywiście z powrotem w dniach popołudniowych codziennie wracał do Suwałk. Istotnym efektem działalności Jacka Niedźwieckiego była zakończona sukcesem sprawa włączenia Suwałk, powiatu suwalskiego i sejmińskiego do rządowego programu rozwoju północno-wschodnich obszarów przygranicznych. Pamiętacie państwo temat dwóch powiatów, które nie zostały włączone, powiat suwalski, powiat sejmiński. Też była o to walka, żeby nasze te powiaty, dwa powiaty, nasz i sejneński, został włączony w pomoc finansowo, czyli 2 razy po 2 miliony dla każdych gmin z tych powiatów. Sprawa ta była pozytywnie załatwiona i tu jest połączenie z tematem strefy ekonomicznej, bo żeby nie ta decyzja, pamiętacie państwo, zawsze walczyliśmy o to obniżenie progów w strefie ekonomicznej, tak? Żeby nie ta decyzja, nie byłoby jakby pod co tych obniżek podpiąć. I była podjęta decyzja pana premiera, że te dwa powiaty nasze zostaną włączone w pomoc obszarów przygranicznych na lata 2024-2030. Jest możliwość obniżenia tych progów w Suwałkach. Skorzystamy tego chyba teraz najbardziej. Będziemy zadowoleni z tych wszystkich miast, bo będziemy mieli przez lata poprzednie te progi były najwyższe, nasze suwalskie, wyższe niż w Łomży, w Białymstoku, w innych tych dużych miastach, a w tej chwili nasze progi będą najniższe. Już w grudniu ma być wydane rozporządzenie, na mocy którego kluczowa zmiana nastąpi. Wśród innych sukcesów suwalski poseł wyliczył też pomoc ośrodkowi rehabilitacji w Suwałkach w kwestii uzyskania środków za ponadlimitowe świadczenia zdrowotne. Tu na konto ośrodka wpłynęło po interwencji 1,5 miliona złotych, ale jak się okazało, w jednostce znowu światło dzienne ujrzał problem finansowy. Dość enigmatycznie mówił o nim radny Lauryn. Wskazał jedynie, że o sprawie poinformowali go pracownicy i że ów wątek lub jeden z wątków dotyczy płatniczych zaległości ośrodka w ZUS. Jacek Niedźwiecki zadeklarował spotkanie z dyrektorką placówki przy Waryńskiego. Ledwie kilka dni temu poseł Niedźwiecki przywiózł do miasta informację o efektach działań w sprawie dworca PKP. Jak informowaliśmy, PKP ogłosiła długo wyczekiwany przetarg. Ofertowaniem, dzięki współdziałaniu parlamentarzysty i prezydenta miasta, zainteresowali się również lokalni przedsiębiorcy. Usłyszeliśmy podczas sesji. Jeśli nic nie stanie na przeszkodzie, wiosną remont może się rozpocząć, a 2 lata później dworzec przestanie straszyć podróżnych. Do listy sukcesów można też zaliczyć zdobycie środków finansowych na naukę pływania dla 200 dzieci z naszych podstawówek. Ostatnie, najnowsze działania zakończone pozytywnie to sprawa kluczowej dla miasta spalarni odpadów. Jej los z uwagi na potężne koszty jeszcze parę tygodni temu wisiał na włosku. Wczoraj poseł Niedźwiecki ogłosił. Sprawa nowa, bo też trochę w tym pomagałem. Tu pan prezydent wie, nie wiem, czy już radni wiedzą, tak, o decyzji NFOŚ-u, że zostanie przekazany kredyt, raczej zostanie
będzie kredyt dla Suwałk na spalarnię śmieci, bo po przetargach okazało się, że kwota przekracza możliwości Suwałk. To dzięki panu prezydentowi Rynkiewiczowi i prezesowi Polędzewiczowi, którzy zwrócili się do mnie już na początku mojej kadencji z pomocą, żeby tam gdzieś te drzwi otworzyć. Tydzień temu decyzja pozytywna, że będzie udzielony przez NFOŚ kredyt 50 milionów złotych, także też niezagrożony, spalarnia będzie niezagrożona i myślę, że podpisanie umowy będzie za 2 tygodnie, tak, panie prezesie? 12, także też dobra wiadomość. No muszę się tym pochwalić, bo taka moja rola, żeby gdzieś tam wspomagać nasz samorząd. O porażkach poseł nie mówił, choć takie z pewnością były. Jak choćby konflikt płacowy między dyrekcją szpitala a pielęgniarkami. To jednak, jak słyszymy w ostatnich dniach, raczej jest problem systemowy, z którym właściwie nikt nie wie, co zrobić.